siemka, witam was... Czekoladka! Czekoladka. Witam was serdecznie na moim kanale Family Cat. Ja bardzo się cieszę, że przybyło was... Okej, że jest kokoleczne ognio. Tak, no widzicie, atencja już musi być na vlogu. Dodo, dodo. Dodo, poszedł klucz do autka. Tak, teraz poszedł po klucz do autka, bo w tamtym poprzednim kluczu chyba padła mu bateria i musimy auto odpalić. A my się wybieramy na grilla, tak jakby, więc zobaczymy, co będziemy robić. No i co chciałam wam powiedzieć, dziękuję wam za nowe subskrypcje, jest mi bardzo, bardzo miło, więc pod tym filmem... Mama! Słucham... Kupka jest! Więc każdy pod tym filmem pisze gotowe, że zasubskrybował. Nie, tam mam 138 bodajże subskrypcji. Każda osoba pisze. Kupka Jakubków. Dobrze, Misiu. A mogę mama coś powiedzieć, czy nie za bardzo? Tak. No, więc te 138 osób, jak dobrze pamiętam, pisze pod tym filmem gotowe. I ja postaram się teraz, raczej to jest z tych, jeszcze raz, z te 138 osób piszą, gotowe i wylosujemy jedną osobę, której wyślemy jakąś paczkę niespodziankę. Oli, no! Stop it! Olisiu, no ej, no co ty? Pokaż, jaki masz outfit, koszulę, koszuleczka, spodnie. Elegancki, tak? Oliś jest. Francja elegancja? Jak wspominałam, mieliśmy iść na łódkę na ten... Oliś, chodź! Na łódkę i na grilla, ale no niestety auto nam się zepsuło. W ogóle prądu w nim nie ma. Nie da się auta zamknąć. Także, no trudno. Oliś nie biegnie, no chodź tutaj, gdzie ty idziesz? Wystraszył się psa i uciekł. Chodź tu, myszko. Także musimy go jakoś... Tak, bo nawet nie możemy go zamknąć i ten... I jest... Zawsze się ktoś może włamać w sumie, bo jest otwarte. Całą noc chyba było otwarte, nie? Bo jak... Ja go zamykałem. No, jak przyszliśmy, to auto było otwarte. Więc taka niedziela. Masakra. Fajna pogoda, co się chce, to... No i przyjechała laweta, zabiera auto, bo co tam było, że pogryzło coś, bo był wczoraj u nas... Tak, był u nas wczoraj Darek mechanik i właśnie tam się położył i mówił właśnie, że jest coś tam pogryzione kable przez szczury, więc no niestety nie odpala, nie jeździ, więc przyjechała laweta. Jedziemy tam właśnie do Darka, dać go do naprawy, tam do mechanika, prawda, Misiu? No, jedziemy. Stój. Jedziemy do wujka Darka, tak? Tak. Wujek Darek wymieni nam wiązki i ja odkopuję pełno działać. No właśnie. My właśnie płyniemy łódeczką. Właśnie nie wszędzie kurwa wiesz wyłącza, ale na każdym parkingu, nie? Heja! O, kaczuszki! Nie umiem wyłączyć. Nagrywałem się parę dni, w ogóle się nic nie działo, więc... To kochel jest? Więc mówię, że dopiero dzisiaj nagrywamy. Dzisiaj jest sobota, także od razu go wrzucimy jeszcze dzisiaj. Ja nic naprawdę nie widzę, ale jest bardzo, bardzo ciepło. Jest tak słonecznie, że jest około 30 stopni dzisiaj u nas. Thank you.
wisioły przygotowane, zaraz będziemy pływać w kółeczku tam z tyłu. Misiu, zobacz. Halo. Lajciarz. Adrian, patrz tam na deskę, nie? Patrz tam do przodu, na deskę. Widzisz zegarek? A nie widzisz na tą łódkę? Myślałam, że się będzie bał, ale nie boi się. Nie boi się. Wciągamy już? Hej, witam Was w niedzielę. No niestety ostatnio mało nagrywam, bo no nie mam, no nie, że czasu, tylko po prostu no, nic się nie dzieje, no w sumie nic się nie dzieje. Nie mam nawet gdzie jak pojechać, bo tak, po pierwsze zepsuł nam się samochód i no i nie mamy jak gdziekolwiek się ruszyć, bo drugie auto to jest na firmę, więc nie możemy teoretycznie jeździć. A druga sprawa, że nam padła pralka. I dopiero jutro, to jest właśnie poniedziałek, jutro ma przyjść ta pralka. Prania mam potąd. Także jest jakaś masakra ostatnio, wszystko nam się psuje. No i nie wiem, jak to będzie. Jutro przyjdzie, to sobie porobię. Z tym autem to jest grubszy temat. Nie wiemy, kiedy się zrobi, czy się zrobi. Ile będzie wszystko kosztowało. Może być ciężko. No, a ja się biorę właśnie za gotowanie obiadu. Dopiero. A jest tak gorąco u nas. U nas jest 31 stopni dzisiaj. Wczoraj też było właśnie mega, mega gorąco. Także lato w pełni. A w ogóle znalazłam fajny przepis na TikToku. Obiad jednogarkowy. Kurczak. Pieczarki. Papryka. Bulion tam idzie. I kopytka. Pierwszy raz go robię. I zobaczę, mam nadzieję, że wyjdzie dobry. Więc ja Wam to pokażę, jak to będzie wyglądało finalnie. Mam nadzieję, że chłopaki zjedzą. Naprawdę jest tak gorąco, że się nawet gotować nie chcę. Nie wiadomo, mus to mus. Coś na szybko. Także tak, wszystko kroimy w kosteczkę. Jest tu kurczaka pokroimy. Zaraz chyba.
lekarza. A w ogóle... bo ten film będzie z kilku dni. Ja na początku tego filmu mówiłam, że dziękuję za 130 subskrypcji, a teraz już nas jest 188? 9. 189. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że Wam się filmiki zaczęły podobać. Że będziemy nagrywać to może troszkę mniej, ale będę się starała, żeby coś tam nagrywać, a tym bardziej, że za niedługo dzieci przyjeżdżają, więc będzie się coś na pewno działo, także... Teraz bulion wlewamy, tylko zresztą go na cygarnik. I teraz bulion. Gotowe wygląda to tak. Zaraz idziemy, damy spróbować Adrenowi, czy mu w ogóle będzie smakowało. Więc Wam nagram jego reakcję na to. Mam nadzieję, że będzie pyszne. I teraz czekam na werdykt. Boję się. Nie, ja próbowałam, mi smakowało. I zaraz ja też sobie wezmę, tylko chciałam, żebyś spróbował ty. Paprykowe. Ale co, zjadliwe? Wiesz co, bez tego koperku, tak? No. Byłoby chyba lepsze. Koperek jest pyszny. Nie wiem, za bardzo czuć ten, jak się weźmie do tego koperku, wiesz? Ale co, dobre? Mhm. No to super. Ogólnie okej. No, paprykowe to... fajne, jak się tego kopru nie weźmie. Jak koperek się zje, no to już psuje całą resztę smaku. No to dla mnie dobre, bo tak za papryką nie przepadam, więc super. Także to będzie na dzisiaj tyle. Boże, jak się po prostu ze mnie leje. Jest tak gorąco. Także to będzie na dzisiaj tyle. Mi, powiem szczerze, też ten obiadek smakował. Troszkę za dużo dałam, mi się wydaje, papryki. Ja tak nie za bardzo za papryką, ale zjadłam, był smaczny. Także to na dzisiaj będzie tyle. I pamiętajcie, zostawcie subskrypcje, lajki, komentarze. I będę Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. Miśko krzyczy dzisiaj cały dzień. W sumie albo się bawi, albo leży, bo tak jest gorąco. Chwilkę! Dobra, także widzimy się w kolejnym vlogu, więc pa!